Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Tainrix i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z gry Islands. W dzisiejszym odcinku postanowiłem przedstawić wam moją wyspę, a przynajmniej co i jak się zmieniło. I pierwszą rzecz, może którą zauważyliście w poprzednich odcinkach, to to, że zacząłem zarabiać dosyć dużo pieniędzy. Raczej. Czy to jest dużo? Sami ocencie, dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem to jest duża kasa, 140 milionów, czy nie. A teraz w zasadzie to wam powiem, jak tą kasę zdobyłem. Chwila, co się dzieje? Aha, najpierw muszę... Dobra, to później sobie zrobię. Dobra, no to lecimy z tym, jak tu się pozmieniało. Tutaj jeżeli chodzi o karmienie zwierząt, trochę zrobiłem to takie kompaktowe. Tutaj leci zboże i piecze się chleb. Stąd lecą ziemniaki i ziemniaki tutaj tym filtrem lecą też do pieca i mam pieczone ziemniaki. Marchewki tutaj lecą prosto tutaj i mamy zwykłe marchewki. To są trzy już rzeczy, którymi karmię zwierzęta, a tutaj red berries lecą. Więc w zasadzie jedno zwierzę chyba nie jest karmione, bo jedno zwierzę chce zwykłe ziemniaki. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Przynajmniej na razie nie zajmuję się tym zbytnio. I co dalej? Tutaj zobaczcie, postawiłem sobie kolejny drill. Tutaj złoto wydobywam. Najpierw wam powiem, pokażę wszystko, co tutaj się prawdopodobnie zmieniło. Tutaj już widzieliście, tutaj było wszystko. Tutaj wydobywam koper, czyli miedź. To i to się nie zmieniło. Tutaj wydobywam kolejną miedź. Ups, spadłem. Co następne? O, tutaj się troszkę pozmieniało. Tam wydobywam ropę, wiadomo, tutaj zmieniłem na podwójne zamienianie na petroleum, tak? Petroleum bodajże. Tutaj wydobywam, co wydobywam? Koper. Tutaj złoto. I tutaj się troszkę zmieniło. Aha, i tutaj też jest, co tutaj jest? Złoto. Okej, tutaj się troszkę zmieniło, bo jeżeli chodzi o tą maszynę tutaj na dole, to ta maszyna brała koper aż gdzieś, chwila, to było gdzieś tutaj, więc tutaj gdzieś wydobywałem koper i puszczałem aż tutaj, ale się teraz zmieniło, bo kupiłem sobie ostatnio koper i fajnie się złożyło, że tutaj nad tym powstał kolejne wydobycie tej miedzi, więc postawiłem tutaj wszystko i połączyłem to tutaj ładnie na dół, więc wszystko spada prosto w dół. Tutaj schodki zrobiłem, żeby się ładnie poodbijało i wpadało do maszyny, więc jest trochę przyspieszone, trochę krótsza droga jest. W zasadzie to też bym mógł bliżej zrobić, wtedy mniejsza szansa, że coś mi będzie znikało. I tak to potem zrobię, po odcinku już. Następna rzecz, którą zrobiłem, i zobaczcie, tutaj wiele budowli jest. Tutaj przez dłuższy czas miałem tylko te sztabki stali, robiłem i nie wrzucałem tego do tej presy. Steel press, tak, do presy, żeby mi wybijało cokolwiek. Teraz zmieniłem to na bolty, czyli gwoździe bodajże, czy nity. Bolt to chyba nity. Więc zmieniłem to na nity. Tutaj, jako że już nie korzystałem z tego aż tam na dół daleko, też sobie zrobiłem i wybijam tutaj te pręty. O, to są pręty, więc tutaj zacząłem wybijać pręty. Gdzie jeszcze? Aha, no i tam z przodu plejty są, więc mam trzy rzeczy, które się wybija. Wszystkie robię. Teraz jeszcze... Aha, chwila. Tutaj road, tam jest bolt, a tam jest plate. I teraz jeżeli chodzi o steel, to tutaj jest... co tutaj jest? Bolt. Tutaj jest bolt. Tutaj zrobiłem road. I tutaj przeniosłem plate. Na plate, zobaczcie, postawiłem to dosyć wysoko, bo zrobiłem aż na 4 poziomy.
żeby mi trochę szybciej te plejty robiło, więc tutaj naprawdę się zrobił duża część mojej wyspy zrobiła się taka do wydobycia i produkcji. Tutaj jeszcze mi wyskoczyło jedno złoto, więc też sobie tutaj, chwila, coś źle klikam, tutaj sobie też złoto robię. No i tak, także tutaj mamy złoto, tam z przodu mamy złoto i te wydobywam. Tutaj mamy złoto i tutaj mamy, z tego robię red bronze, te sztabki. No i z resztę tutaj porobiłem właśnie te produkcyjne. I właśnie to są te rzeczy, na których zarabiam. Aha, no i tutaj przestawiłem to, co tutaj stało. Tutaj sobie robię zwykłe sztabki żelaza, tak. Żelaza, bo one się przydają do craftu. Czasem muszę sobie skrzynię wykraftować, czy cokolwiek, czy te konwajery, więc przyda się. Chyba do tego są potrzebne, czy nie? Do czegoś na pewno są. Albo do Industrial Smelter. Do czegoś na pewno, a stawiałem ich tutaj ostatnio bardzo dużo, więc no, przydało się. Teraz tak. Właśnie na czym zarabiam? I powiem wam szczerze, że najbardziej chyba zarabiam na tym, czego już nie robię, tak naprawdę. Bo wcześniej robiłem właśnie, jak już wspomniałem, sztabki stali. Nie tutaj, F. Sztabki stali były tutaj robione i na nich zarabiałem najwięcej, bo teraz zacząłem chodzić po tych sklepach. Tutaj sprawdzam te sklepy, wskakuję na nie, szukam odpowiednich sklepów, skrzyń czy tych vendingowych maszyn i sprzedaję tam wszystko, co jest ze stali. Także polecam wam też sobie postawić maszyny do produkcji stalowych rzeczy i sprzedawać to. No, jak widać, 140 milionów, miałem tylko 5 przedwczoraj chyba, więc to jest naprawdę fajny zarobek. Dużo lepszy, powiem wam szczerze, od tych farm, które tutaj mam. Te farmy chyba z nich zrezygnuję. Całkiem je zniszczę, bo no tutaj te skrzynki się ładują powolutku, ale jak jedna skrzynka z tych kosztuje około, za jedną skrzynkę dostaję około 1000 czy 1000 z groszem. Tak, bo pineapple jest za 11 tysięcy. To te są chyba po 1000. A tutaj, jeżeli mam ten sztabkę stali, to jedna sztabka stali, przynajmniej ja staram się sprzedawać za 1300. Więc tych sztabek stali, tak naprawdę, no zobaczcie tutaj, jak sobie postawicie to wysoko, no to sztabki stali tutaj pełno tego, co. Nie wiem, 20 sekund, 10 sekund, nie wiem co ile one tam się robią w piecu, jak to szybko działa. Tutaj to widać. Ale jak to wysoko zrobicie, no to naprawdę możecie dużo tych sztabek narobić i posprzedawać, więc to jest dużo lepsza opcja. Polecam to, zrobić sobie takie coś. Jeżeli na razie nie macie tych steel press, to najlepiej zarobić właśnie na sztabkach stali. Lub zwykłych żelaza. Też można na nich zarobić. Trochę mniej, ale w zasadzie, żeby zrobić jedną sztabkę stali. W sumie nie. No one są dużo tańsze. Co najmniej chyba one chodzą chyba po 300 czy coś w tym stylu, ale mi się język zaplątał. Po 300 one są. No. A sztabka stali jest po 1300, więc no lepiej sztabkę stali, jeżeli macie już taką budowlę. No w zasadzie to jest najłatwiej zbudować. Trudniej jest już tutaj steel press, bo do tego musicie tam troszkę mieć dropu, ale taką zwykłą budowlę do robienia stali lub sobie ustawicie, no tutaj tylko jedną, to też w zupełności na początku wystarcza i na tym można bardzo fajnie zarobić. No i to tyle w tym odcinku. W zasadzie przedstawiłem wam wszystko, powiedziałem na czym zarabiam. Także no tutaj też jeszcze tylko wspomnę, że tutaj myślałem, że na tym będę dużo zarabiał, na tym petrolium, ale
Petroleum jest tylko za tysiaka bodajże, a to dosyć wolno się tutaj ładuje. Nie wiem, czy nie powinienem postawić więcej tych fuel barrel filter. Nie jestem pewny, jak to tutaj działa. Teraz tutaj jedno poszło dalej. Może powinienem postawić więcej, wtedy by było szybciej. Nie wiem, jak one działają tak do końca. Czy to jest teraz naładowane razy 6 i z 6 ładuje do tutaj i wtedy mam jedną. Czy jak to do końca działa, to nie wiem. Więc w sobie może popróbuję, postawię tutaj dalej jeszcze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to będzie się ładowało. Tutaj jest 4, tutaj 5. No tutaj. Wygląda na to, że równo działa. No ale zobaczymy. Zobaczymy. No to tyle. Tak jak mówiłem, to tyle w tym odcinku. Przedstawiłem wam, co się u mnie zmieniło. Wiem, że też jest jakieś ograniczenie w tej grze, także takie info, jeżeli byście mieli dużo zarabiali, to też jest jakieś ograniczenie w grze, że jeżeli przekroczycie jakąś tam liczbę i wyjdziecie z gry, to wam obniży chyba do tego maksa, czy jakoś tak. Jeszcze tego maksa nie miałem, więc jeszcze nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Ale wtedy chyba jest sposób, że do maszyn vendingowych chowacie swoją kasę i ona z maszyn vendingowych nie znika. Więc czasem warto mieć tą maszynę vendingową, najlepiej drugi tier, ona dużo więcej kasy pomieści. No i w ten sposób możecie uniknąć straty kasy. O tym mówiłem? Tak. Dobra. Dobra, no to będzie tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się podoba moja wyspa, jeżeli odcinek się podobał, zostawcie suba, zostawcie lajka. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Hej, aha, no i zapraszam do gry. Także jeszcze raz, trzymajcie się. Hej.